Tak, na żywo, tutaj z naszego okienka NTV. Ostatnio nas na żywo mało, więc tym lepiej. I jakaż to długa przerwa. Trader 21, tutaj po raz pierwszy tak oficjalnie użyję słowa i imienia Czarek, bo tak nasz gość ma na imię przez tyle miesięcy. Właściwie to już lata trzeba liczyć. Tutaj dawał nam bardzo ciekawe analizy i prognozy. Teraz po pewnej przerwie wracasz. Witamy cię serdecznie, Czarku. Witaj Janusz, dobry wieczór Państwu. Jesteś już imiennie, chociaż ciągle jeszcze bez twarzy, ale tak się umówiliśmy póki co, że tak będziemy to robić. No pojawiłeś się w Polsce przecież wiele miesięcy temu, to było na ważnych wydarzeniach, gdzie odbierałeś też ważne nagrody, więc troszkę się stawałeś taką osobą coraz bardziej jakby jawną, prawda? No, przyszedł czas na mnie. Znaczy, to wydarzenie było tylko pierwszym, później jeszcze były dwa kolejne wykłady, dlatego już możemy sobie mówić oficjalnie także na antenie po imieniu. Bardzo się cieszymy. Słuchaj, no więc ten czas, kiedy ciebie nie było, to nam brakowało tego głosu refleksji, a zdarzyło się Brexit, prawda, pucz w Turcji, no te wybory amerykańskie, szereg innych tematów, które nadsyłasz do nas, zgłaszasz, wszystkie są ciekawe, ale zacznijmy jednak od tego, co już wprawdzie tego, to już trochę się już odleżało, ale nie odleżało się jeśli chodzi o wagi tematu i tego, co ty tutaj możesz nam ciekawego powiedzieć o tym, co stało się, jeśli chodzi o referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, konsekwencje tego, co się stało. Znaczy, w Wielkiej Brytanii stało się to, na co miałem wielką nadzieję, a jednocześnie czemu nie dawałem dużych szans powodzenia. Dlatego, że Unia Europejska formowała tak naprawdę się od blisko 60 lat. Zapoczątkowaliśmy Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, co było fantastycznym pomysłem, mającym na celu integrację gospodarek. Później ta integracja wchodziła na coraz to wyższy poziom, natomiast po traktacie lizbońskim w zasadzie większość członków Unii Europejskiej zostało sprowadzonych do poziomu prowincji, które muszą przyjmować dyrektywy bądź stosować się do dyrektyw bezpośrednio z Brukseli. I była to już zbyt silna integracja. Straciliśmy niezależność. I im silniej ta integracja postępowała, tym większy opór to rodziło. I bardzo się cieszę, że po raz pierwszy od tego procesu, od 60 lat, któryś z krajów zdecydował się na opowiedzenie się przeciwko integracji, a wręcz wyłączeniu się ze struktury Unii Europejskiej. Powiem szczerze, te różnice za, a przeciw Brexitem były tak małe, że ja się do dzisiaj zastanawiam, kto tak naprawdę pozwolił na wyjście Brytyjczyków, jakie interesy za tym stało, bo jeżeli różnice są tak marginalne, to tego typu wybory w miarę łatwo jest sfałszować. I co więcej, tutaj stawka jest ogromna, bo to nie chodzi tylko o to, czy Wielka Brytania pozostanie w Unii Europejskiej, czy wyjdzie w perspektywie 2 lat, czy iluś. Chodzi o zapoczątkowanie pewnego precedensu. Teraz pozostałe kraje, będące członkami Unii Europejskiej, wiedzą, że mogą w swoich krajach zapoczątkować referendum, rozpisać referendum i dostosować się do woli obywateli. W tym momencie już podobne ruchy zostały zapoczątkowane w Austrii, Finlandii, w Luksemburgu, czyli w krajach o stabilnej polityce finansowej, czyli w krajach też, które jednocześnie widzą, że pozostając w grupie krajów z takimi krajami jak Hiszpania, Włochy czy Grecja, docelowo robią sobie krzywdę. Okej, dzisiaj jeszcze te kraje mogą korzystać z relatywnie taniej waluty, a euro jest tanie właśnie ze względu na eurobankrutów, ze względu na południowców. Natomiast docelowo wszystkie działania zmierzające do utrzymania jedności Unii Europejskiej, czyli dodruk euro po to, żeby skupić obligacje eurobankrutów, tego typu działania uderzą negatywnie właśnie w gospodarki tych stabilnych krajów, które powinny ewakuować się z Unii Europejskiej możliwie jak najszybciej, dlatego że im dłużej zostają w strefie euro, tym bardziej destruktywne będą konsekwencje. Kraje, które jako pierwsze usuną się z Unii Europejskiej, będą mogły szybko wynegocjować różnego rodzaju traktaty handlowe, a jednocześnie nie narażą się na konsekwencje rozpadu wspólnej waluty. Bo ostatecznie do tego dojdzie. Dzisiaj przecież Europejski Bank Centralny dodrukowuje, tak można powiedzieć, no, to są wszystko systemy elektroniczne, natomiast zwiększa podaż waluty bodajże 80 miliardów euro miesięcznie. To jest więcej niż Fed drukował podczas szczytowej formy, tak to nazwijmy, podczas QE3.
Co się dzieje z tymi pieniędzmi? One idą całkowicie na skupowanie długu krajów, którego nie chce nikt inny kupować. Dzisiaj większość pieniędzy z dodruku idzie na dług Hiszpanii, Grecji, Włoch. Czemu akurat tych krajów? Dlatego, że nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi obligacji Hiszpanii czy Włoch płacących na przestrzeni kolejnych 10 lat 1 czy 1,5% odsetek. Przecież przed wprowadzeniem euro Hiszpanie i Włosi, żeby się zadłużyć, mowa o rządzie hiszpańskim, musiał płacić odsetki na poziomie 13%, bo tyle wymagał rynek. Poniżej 13 czy tam poniżej 10 inwestorzy nie chcieli kupować obligacji, bo wiedzieli, że to są kraje, które z natury nie potrafią prowadzić ostrożnej i takiej mądrej polityki fiskalnej. Dzisiaj ze względu na po pierwsze strefę euro, czyli wspólną walutę i przede wszystkim ze względu na ingerencję w rynek Europejskiego Banku Centralnego, Włochy czy Hiszpanie mogą dalej się zadłużać, płacąc tylko 1,5% odsetek rocznie. Docelowo doprowadza to do większego zadłużenia, a jednocześnie część tych pieniędzy, które trafia poprzez obligacje na rynek, bo ostatecznie każdy z tych krajów ma ogromny deficyt budżetowy, wywołuje inflację. Im ta inflacja jest większa przy zerowych stopach procentowych bądź przy negatywnych, tym więcej tracą ludzie, którzy mają ulokowany kapitał na kontach oszczędnościowych. Czyli krótko mówiąc, inflacją uderza się właśnie w klasę średnią, której niszczy się siłę nabywcze oszczędności. I docelowo, kiedy inwestorzy zdadzą sobie sprawę, że jedynym kupcem długu europejskiego jest Europejski Bank Centralny, zaczną porzucać jeszcze w szybszym tempie niż robią to obecnie europejskie obligacje i doprowadzi to do takiej sytuacji, że Europejski Bank Centralny będzie musiał podwoić bądź potroić skalę do druku i skończy się to po prostu hiperinflacją, tak jak się kończyło to wielokrotnie w przypadku tego typu działań. Tak, tym, że mamy cały czas przykład Stanów Zjednoczonych, które dokładnie jakby robiły to wcześniej i teraz robią trochę na mniejszą skalę, ale robią to jakby troszkę, obchodzą to i jednak udało mi się po dziś dzień utrzymać, widzisz, tą tak zwaną stabilność, mimo że to wszystko pęka, a głównie wydaje mi się poprzez zaognienie stosunków za granicą, to znaczy konflikty takie jak kwestia Syrii, czy teraz wokół Ukrainy uchodźców, to powodują, że jak jest zagrożenie, to ta waluta amerykańska staje się znowuż jakby wartościowa i do niej się jakby ucieka, ma się do niej większe zaufanie, mimo że na w sensie ekonomicznym, finansowym po prostu no, jest jakby wyrazem pewnego bankructwa. Ale wiesz, jeszcze jedna taka uwaga, bo bardzo fajnie na początku zadałeś takie retoryczne pytanie, kto na to pozwolił, bo mieliśmy przed tym Brexitem jeszcze jeden taki niezwykle ważny, podobny jakby model sytuacji. Otóż są wybory w Austrii. Wszystko wskazuje na to, że wygrywa ten prawicowy kandydat, bardzo radykalny. Tuż przed metą okazuje się, że jednak zrobiono taki myk, bo tam unieważniono ileś głosów, tam były te... Widać było wyraźnie, że to jest przekręt. Już by się wydawało, że system właśnie bardzo skutecznie przyciął, wiesz, kogoś, kto jest właśnie z antyunijnego takiego jakby nurtu, a potem się okazuje po paru tygodniach, że zobaczymy, będzie dalej, że poszły protesty wyborcze i że ten Trybunał w Austrii jakby zakwestionował wynik tych wyborów. Nie wiem, co tak teraz z tym zrobią, czy oni to powtórzą, czy też nie, ale pamiętam wyraźnie, że jakby tam się znowuż udało jakby obronić, wiesz, pewne reguły gry, które oficjalnie uznaje się za demokratyczne. Więc kto na to pozwolił? Zadam też to pytanie, chociaż to jest mniejsza ranga sytuacji z Austrią i z wyborami niż z tym, co tutaj się stało z Wielką Brytanią, ale... I kto na to pozwoli? Zadam to retoryczne pytanie, jakby, bo sam sobie je zadałeś, wiesz, żebyś troszkę się jeszcze nad tym zastanowił. Nie wiem, ja dzisiaj powiem szczerze, jeszcze nie wiem. To, co zasugerowałeś, czyli być może, zobacz, z dolarem to nie jest taka prosta sytuacja. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie zaprzestano do druku kilkanaście miesięcy temu, później przez rok ogłaszano, że będą podwyżki stóp procentowych, ostatecznie w grudniu zeszłego roku podniesiono stopę o ćwierć punktu procentowego. Od tego czasu nic się nie dzieje, mimo że kilka zapowiadano dalsze podwyżki i tak dalej. Dla mnie jest dużo większe prawdopodobieństwo kolejnej obniżki i powrotu do druku, ale w Stanach Zjednoczonych masz jeszcze kilka różnego rodzaju
wehikułów inwestycyjnych, tak zwanych funduszy stabilizacyjnych, funduszy ratunkowych, przez które możesz skupować obligacje, pożyczać pieniądze z Fed w taki sposób, żeby w żaden sposób tego nie raportować. Wróćmy na chwilę do roku 2010, kiedy Ron Paul wezwał Bernankego przed komisję, albo przed kongres, albo w senacie i w każdym razie zadał mu proste pytanie, jak to jest możliwe, że Fed z powietrza wykreował 16 bilionów dolarów, które nigdzie się w oficjalnych bilansach nie ukazały, następnie pożyczył te pieniądze bankom amerykańskim i europejskim bez żadnej kontroli. Bernanke nawet nie był w stanie wskazać dokładnie, które banki otrzymały te pieniądze. Mowa o 16 bilionach dolarów, nie miliardach, bilionach. Czyli w tamtym czasie to był ekwiwalent gospodarki Stanów Zjednoczonych. To pokazuje, jak bardzo system cały jest poza wszelką kontrolą. Także to, że oficjalnie słyszymy, że w Stanach Zjednoczonych się nie zwiększa podaży pieniądza, to jest tylko potwierdzenie, że nie zwiększa się jej oficjalnie. Natomiast nieoficjalnych metod mamy mnóstwo. W Europie na szczęście mamy dużo taką bardziej restrykcyjną kontrolę. Niemcy nie pozwalają na pewne działania, zwłaszcza Europejskiego Banku Centralnego. Dlatego oficjalnie mówi się, że EBC zwiększa podaż pieniądza o tyle i tyle, natomiast my nie wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tak jak rzeczywiście dobrze wspomniałeś, problemy Europy związane czy to z uchodźcami, czy to z problemami banków włoskich są na pewno na rękę Stanom Zjednoczonym, dlatego że jeżeli kapitał ucieka od Europy, bądź ostatnio także od funta, to on szuka gdzieś ujścia i trafia do Stanów Zjednoczonych, więc Amerykanie mają mniejszy problem ze znalezieniem kupców na ichniejsze obligacje. Tak. W każdym razie, jeśli chodzi o to pytanie retoryczne, ja bym tylko tak dodał, Czarek, że bo dla mnie to jest takie pytanie, które tak sobie próbuję odpowiedzieć. Albo istnieje ten drugi scenariusz, który jest gotowy dla tych jakby najbardziej radykalnych, tych właśnie jastrzębi tego obszaru władzy, którzy na chaosie zawsze zyskują, bo mają te środki przemocy, wprowadzają sobie wyważni, albo też jest taka siła oporu i materii, i społecznej świadomości, wiesz, pewnego budzenia się, że właśnie stało się w Anglii, w Wielkiej Brytanii, co się stało, stało się w Austrii, co się stało. Pewne trendy, sam zresztą tutaj rozwiniesz zaraz, jakie państwa tutaj by się, można by dalej dedykować, byłyby skłonne u siebie robić referenda w sprawie właśnie udziału w UE, więc może być też tak, że jest to bardzo obiektywny proces, wiesz, proces oporu przeciwko tej właśnie polityce globalnej, o której ciągle tu mówimy. Znaczy, Brexit tak naprawdę jest bardzo, bardzo pozytywne wydarzenie. Przede wszystkim dla Wielkiej Brytanii, dlatego że Wielka Brytania od kilku tygodni, czy od formalnego wyłączenia się ze struktur Unii Europejskiej, które pewnie nie nastąpi szybciej niż w przeciągu 2 lat, będzie w stanie dostosować prawo do potrzeb i wymagań własnych obywateli. Co więcej, będzie w stanie zapewnić dużo lepsze otoczenie biznesowe. Ostatecznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej zbiurokratyzowanych systemów na świecie. Przecież niesamowicie ciężko jest dostosować się do ogromnej ilości przepisów w takim otoczeniu. W Unii Europejskiej po pierwsze mamy największą biurokratyzację, po drugie mamy najwyższy poziom dystrybucji dochodów. Chodzi o to, że mamy najwyższe podatki na świecie. Podatki przechodzą przez niewydolną administrację publiczną i część z nich trafia później do obywateli w postaci świadczeń. Ale im jest większy poziom dystrybucji dochodów poprzez państwo, czy im też, większy czy udział... Też, tak, redystrybucji właściwie nawet byłoby dobrze powiedzieć. Redystrybucji, bo to jest pewna forma redystrybucji, prawda? Tym więcej pieniędzy jest marnotrawiona. Mhm. 50 czy 100 lat temu średni udział państwa w gospodarce był na poziomie 10 czy 15%. Dzisiaj w Unii Europejskiej jesteśmy blisko 50%. I my twierdzimy, że mamy gospodarkę kapitalistyczną. Rynkową. To jest bzdura. Jak możemy mieć gospodarkę rynkową, jeżeli za 50% gospodarki odpowiada państwo? A jeżeli odpowiada państwo, to mamy do czynienia z ogromną korupcją, z ogromnymi wypaczeniami. Zobacz, co ostatnio zdecydował Europejski Bank Centralny.
Ludzie niestety są odciągani od wartościowych informacji, tych prawdziwych, jakimiś bzdurami, ale EBC rozpoczął skup obligacji korporacyjnych. Co to oznacza? Jeżeli jestem na przykład właścicielem ogromnej korporacji i na wolnym rynku chcę pożyczyć pieniądze na sfinansowanie tej czy innej inwestycji, to muszę wyemitować obligacje bądź zaciągnąć kredyt w banku i odsetki, jakie zapłacę, zależą od mojej kondycji. Przykładowo muszę zaoferować w postaci obligacji 5% odsetek rocznie. A tu nagle pojawia się Europejski Bank Centralny, który stwierdza, że żeby rzekomo zapewnić płynność na rynku, jedna wielka bzdura, będzie skupował obligacje korporacyjne. I jeżeli EBC będzie skupował nagle obligacje korporacyjne mojej firmy, to ja mam dodatkowego kupca. Mam instytucję, która zapewni mi finansowanie. Więc czemu mam płacić inwestorom 5% odsetek rocznie, skoro EBC może mi dać pieniądze za darmo? Albo, nie wiem, 1% rocznie. Zobacz, do jakich ekstremalnego przypadku korupcji tutaj dochodzi. I to nie jest mowa o milionach, tylko o miliardach dolarów. Takie działania doprowadzają do niesamowitych wypaczeń rynkowych. EBC wręcz wprowadził negatywne stopy procentowe. Do czego to doprowadza? Do ogromnych dysalokacji kapitału. Bo jeżeli ludzie czy firmy mogą pożyczyć kapitał, praktycznie nic za niego nie płacąc, to się niespecjalnie będą interesować tym, czy te pieniądze zostaną wydane we właściwy sposób, czy nie. Ostatecznie, gdybyś musiał zapłacić, nie wiem, 10-12% odsetek, to się 10 razy zastanowisz, czy rzeczywiście wziąć ten kredyt, czy mnie rzeczywiście na ten kredyt stać. Jeżeli już go wezmę, to będę miał pewność, że wydam te pieniądze we właściwy sposób. Jeżeli praktycznie nie muszę płacić odsetek, bo EBC ustaliło stopy procentowe poniżej zera, to jaki problem z dalszym zadłużaniem się? I to jest na każdym poziomie. Ludzie biorą kredyty, od których praktycznie nie muszą zapłacić odsetek, windując ceny nieruchomości oraz wielu innych aktywów. Państwo nie przejmuje się deficytem budżetowym, tylko zadłuża się. Ostatecznie, skoro możemy się zadłużyć płacąc, nie wiem, 1 czy 1,5% odsetek rocznie, to czemu mielibyśmy się przejmować deficytem? Efekt jest taki, że pieniądze z tego dodruku trafiają na rynek, przynajmniej częściowo, podnoszą inflację i inflacja coraz bardziej przyspiesza, a pieniądze są po prostu marnotrawione. Ludzie, którzy w normalnych warunkach byliby w stanie zaoszczędzić kapitał na emeryturę, bądź po prostu zarobić na pieniądzach, które odłożyli, z których na razie nie muszą korzystać, nie robią tego, no bo jaki jest sens trzymać pieniądze w banku, jeżeli odsetki praktycznie są bliskie zera. I tego typu bzdurna polityka zerowych stóp procentowych doprowadza do tego, że cały system jest na krawędzi załamania. Zobacz, co się dzieje we Włoszech. We Włoszech mamy najwyższy odsetek na świecie niespłacalnych kredytów, który już sięgnął 17%. Czyli co szósty kredyt bankowy jest niespłacalny. W ciągu ostatniego roku włoski bank Monte Paschi, jeden ze starszych banków na świecie, chyba miał z 400 czy 500 lat, stanął na krawędzi bankructwa. Jego akcje spadły o 80%. Akcje UniCredit o 70%. I na UniCredit zwracam szczególną rolę, dlatego że on jest ciągle jednym z większościowych udziałowców PKO BP. Chyba, że może coś się ostatnio zmieniło. Kolejne banki. Intesa 51% stracił. I to tylko w ciągu roku. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w 2013 roku rozmawialiśmy o sytuacji Deutsche Banku. Tak. Wtedy jeszcze nikt o tym nie mówił, może poza NTV-ką. Od kilku miesięcy oficjalnie się mówi, że Deutsche Bank jest bankrutem. I do takiej sytuacji właśnie doprowadzają zerowe stopy procentowe i oddanie bankom centralnym, które są prywatnymi instytucjami, najważniejszych roli, czyli kreacja pieniądza i kontroli stóp procentowych. Znaczy wiesz, oni mają świadomość, że dzisiaj, gdyby nie skupowali tych korporacyjnych obligacji, już nie mówię obligacji rządów poszczególnych, to w zasadzie cała ta konstrukcja padłaby im jak na oczach całego świata i nie byliby w stanie tego w ogóle już pozbierać, więc no, przedłużają jakby żywot tego chorego organizmu, jak tylko długo mogą, no ale to tylko jest przedłużanie, bo tutaj nie ma żadnej jakościowej zmiany, która by jakby dawała szansę. Ale bankructwa są fantastyczną rzeczą. Ludziom kojarzy się bankructwo, czy nawet rozpad systemu monetarnego z czymś strasznym. Ludzie tracą pracę, ludzie tracą oszczędności i tak dalej. Ale bankructwo jest potrzebne, żeby oczyścić system.
Zobacz, gdyby w 2008 roku nie wyratowano banków tych największych w Stanach Zjednoczonych, tylko pozwolono by im upaść, to część osób rzeczywiście straciła depozyty. Natomiast miejsce tych banków zajęłyby dużo mniejsze banki, lepiej zarządzane i obniżono by poziom niebezpieczeństwa. Co się stało? Wyratowano te banki. Banki stały się jeszcze większe, jeszcze bardziej zalewarowane i co gorsza zrobiono to na koszt podatników. Masz szereg racji, tylko rzecz polega na tym, że oni się boją przede wszystkim o swoje własne, no mówiąc brzydko, stołki, bo jeżeli by doszło takiego dużego resetu, dużo większego chyba niż w 1929 roku, kiedy to był ten słynny krach, prawda, w Stanach Zjednoczonych na giełdzie, tutaj to jest i świat jest bardziej globalny, ilość pieniądza jest nieporównywalnie większa, prawda, ludzi jest dużo więcej. Skala, że tak powiem, tego kryzysu mogłaby jakby odbić się inaczej niż odstało się to w Ameryce, bo w Ameryce nie było żadnych reperkusji politycznych tak naprawdę istotnych, jeśli chodzi o system polityczny, prawda? Natomiast tutaj w mojej ocenie oni się boją, że to oni sobie nie poradzą w ramach tak zwanej normalnej gry gospodarczej, bo że bankruci odpadną, przyjdą nowe, zdrowe firmy, to przejmą to, jest okej. Okay. Tutaj to za bardzo wszystko jest powiązane teraz już z państwem, czyli z tak zwanym interesem publicznym, tak? I w tym momencie jakby państwo uwikłane w ten prywatny tak zwany biznes, jakby w momencie, kiedy on upada, też zaczyna tracić jakby swoją stabilność, bo państwo żyje z tych różnych narzutów na poszczególne duże korporacje czy firmy, bo one też po części utrzymują przecież te państwa. I w tym momencie to im się po prostu wymknie w stronę polityczną i dlatego robią wszystko, by tych normalnych zdrowych ruchów nie wykonać. Gdyby oni jeszcze wykonali je, wiesz, 10 lat temu, 15, 20 uzdrawiających, to by można było spokojnie jakby przejść dalej bez dotykania strefy politycznej. Natomiast dzisiaj, znaczy takie jest moje zdanie, w momencie, kiedy oni to puszczą na tą normalną, rynkową, tak zwaną rozgrywkę, niech upada co chore, a zdrowe się obroni, to po prostu bardzo mocno tąpnie podstawami systemu politycznego. I tutaj zawsze, ja często mówię tak, albo tutaj to jest, ale jest to scenariusz dla tak zwanych twardogłowych, wiesz, w ukrytej władzy, którzy wiedzą, że zawsze są w pogotowiu i zawsze można na nich liczyć, no ale kto chciałby mieć juntę wojskową, wiesz, taką prawie, no wiesz, o co mi chodzi. Oczywiście. Lepiej jest to jak teraz, więc bronią do końca tego, co jest, no bo to naprawdę będzie zawierucha. Ja już nie mówię o tym, że ludzie też zmienili swoją świadomość, że naprawdę są w jakimś sensie nieobliczalni, wiesz, i tutaj oni chyba mają tego świadomość. Tak. Dla nich to oznacza nieobliczalność, bo obliczalni to są tacy, którzy mają niską świadomość, a jak ktoś ma szeroką świadomość, a coraz więcej takich ludzi jest, to dla nich ci ludzie są nieobliczalni i tego się mogą bać. Znaczy ja mam pewne przypuszczenie, jeżeli chcesz zmusić ludzi do konkretnych działań, to najpierw musisz pogorszyć ich sytuację ekonomiczną, dlatego że ludzie docelowo zawsze będą inaczej. Ludzie są przyzwyczajeni, jeżeli dochodzi do jakichś problemów, no to od razu pojawia się nam w głowie, rząd coś powinien z tym zrobić. Więc kreujesz problem, wywołujesz później efekt i następnie proponujesz rozwiązanie. I wydaje mi się, że żeby pod nim przenieść jeszcze władzę nad systemem monetarnym na wyższy poziom, został wykreowany obecny kryzys. Najpierw przed rokiem 2008 wykreowano ogromne zadłużenie na poziomie korporacyjnym, które zostało później poprzez bailouty przeniesione na poziom rządowy. Teraz mamy zbankrutowane rządy praktycznie na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. I przypuszczam, że przygotowywano się do takiego krachu deflacyjnego jak w roku 1929, masowych bankructw, do bail-inu. Przecież zmieniono praktycznie na całym świecie ustawodawstwo pozwalające na przejęcie oszczędności po to, żeby podczas kryzysu zaproponować jakieś rozwiązanie. Być może chodziło o danie jeszcze większej suwerenności w ręce MFW, ustanowienie jakiegoś linku do SDR-ów pomiędzy nowymi walutami. Nie wiem dokładnie, jak to miało wyglądać. Natomiast wiele wskazuje na to, że ludzie, którzy kontrolują system, zdali sobie sprawę, że jeżeli pójdą tą drogą, to ludzie mogą się za bardzo buntować, mogą chcieć powrotu do twardej waluty i przy okazji jakichś rozruchów, kiedy ludzie wyjdą na ulicę, mogą stracić część władzy. I wydaje mi się, że obecny dług, który przekroczył już dawno poziomy, które są w normalnych warunkach do spłaty, będzie redukowany poprzez nadmierną inflację, czyli utrzymujemy bardzo nisko stopy procentowe, zwiększamy cały czas do dróg, wywołując coraz wyższą inflację. Jeżeli masz, powiedzmy, inflację na poziomie 10%, a stopy procentowe bądź obligacje generalnie generują 1 czy 2%, to dług ci się tak dewaluuje, powiedzmy, 8% rocznie.
w sytuacji, w której poszczególne rządy tak czy tak generują powiedzmy 3% deficyty, no to mamy 5% dewaluacji w każdym roku. Jeżeli utrzymasz ten proces przez kolejną dekadę, to dług zostanie zredukowany do poziomów, które jesteś w stanie obsługiwać. I myślę, że idziemy w tym kierunku. Tak, tak. Oczywiście odbędzie się to kosztem klasy średniej i osób, które posiadają oszczędności. Natomiast no, widząc, jak silnie ludzie, którzy kontrolują system, próbują ten system utrzymać, wydaje mi się, że wybrano właśnie takie rozwiązanie. Tak. Problem z deflacyjnym redukcją, zredukowaniem długu jest też taki, że jeżeli powtórzysz numer, który zastosowano na Cyprze, to ludzie stracą zaufanie do banków, do instytucji finansowych, co najmniej na dekadę, i nie będzie możliwości wyeliminowania gotówki. A cały czas w każdym kraju w zasadzie na świecie jest niesamowicie silny trend eliminacji gotówki. Osoby, które korzystają z gotówki, tak jak ja, bo nie chcą, żeby urzędy skarbowe czy banda niewybieralnych urzędników miała nad nimi kontrolę, są utożsamiani z terrorystami, z praniem brudnych pieniędzy i tak z dalej. Z mafią i tak dalej. Tak, dokładnie. Wszędzie na świecie obniża się limity gotówkowe po to i utrudnia się korzystanie z gotówki, po to, żeby docelowo przenieść cały system finansowy do poziomu transakcji elektronicznych. Po co się to robi? Z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, żeby mieć władzę całkowitą nad każdym aspektem naszego życia. Po drugie, żeby zabezpieczyć jeszcze system bankowy, bo ostatecznie, jeżeli nie masz gotówki, to upadający bank nie jest w stanie upaść, no poza jakimiś wyjątkami, dlatego że nie możesz przeprowadzić ranu na banki. Do tej pory każdą instytucję finansową można było rozłożyć, nawet bardzo zdrową instytucję, jeżeli przeprowadziło się w odpowiedni sposób ran, ludzie wyciągali depozyty i tak dalej. Przecież 2 lata temu rosyjscy, nie wiem, czy nazwać hakerzy, czy rosyjskie instytucje w Bułgarii rozsiały plotkę poprzez media społecznościowe, że jeden z banków jest niewypłacalny. To był rewanż za cofnięcie zgody na pociągnięcie nitki South Streamu. Efekt był taki, że w ciągu kilku godzin ludzie rzucili się do bankomatów, do placówek banku, i bank, który był wcześniej w całkiem niezłej kondycji finansowej, musiał być zamknięty na ponad miesiąc, bo stracił płynność. I to jest tylko przykład, że każdą instytucję finansową jesteś w stanie doprowadzić do... Tak jest, do kryzysu. Na skraj bankructwa, tak, dokładnie. Wystarczy pójść odpowiednie instrumenty właśnie, tak jak powiedziałeś, propagandy. Słuchaj, ten temat jest cały czas aktualny, się dzieje, a tutaj z rzeczy, które zdarzyły się, a które też warto, żebyś skomentował, za czym uczyścimy teraz już chyba na następne spotkanie, jeśli chodzi o kwestie wyborów w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze kwestia tej interpretacji tego, co zdarzyło się w Turcji. Ja tutaj zrobiłem taki dosyć duży komentarz po tych wydarzeniach, ponieważ zarwałem noc, że tak powiem, oglądając na żywo te wydarzenia, głównie w tych telewizjach właśnie nadających na żywo, informacyjnych, i no, widziałem pewne rzeczy i tam oczywiście to potem się te komentarze podobnie rozlały, ale dla mnie to było już po tej nocy ewidentne, że jest to operacja fałszywej flagi. Erdoğan sobie to po prostu bardzo ciekawie przeprowadził. Dzisiaj ma, że tak powiem, więcej władzy niż miał, opozycję spacyfikowaną, otwiera sobie w tej chwili właśnie dialog z Rosją. Pytanie, czy sam Erdoğan sobie to wszystko rozegra? Wprawdzie wchodzimy na tematy już takie bardziej polityczne, może, ale zawsze w tle jest trochę ekonomia i pieniądze. Jak ty to widzisz właśnie? Bo ewidentnie jego pozycja jest dalej bardzo, bardzo silna, silniejsza niż była. On więcej rzeczy w tej chwili rozgrywa, liczy się bardziej i wszyscy się go boją. Bo jak mu się udało zrobić ten pucz, tak jak zrobił, no to znaczy, to jest zawodnik wyższej klasy. Ale z drugiej strony też zadajesz takie pytanie, kto za tym stał? Czy to możliwe, żeby on sam to rozgrywał, czy też pomogła mu Rosja? Bo teraz ewidentnie z Putinem się spotkał i taki zamach na taką skalę wewnątrz, jako operacja fałszywej flagi, no wymaga jednak jakiegoś zabezpieczenia w otoczeniu. No Ameryka mu chyba tego nie dała. Chyba że ukryta władza w Ameryce, czy bardziej raczej Rosja może, a może ktoś kompletnie inny. A może dobrze, żeby to sam. Tutaj jest tyle sił, że myślę, że nigdy... Do końca nie dojdziemy. Po pierwsze, Erdoğan był bardzo silnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych przez ostatnie kilkanaście miesięcy.
A wręcz oficjalnie, może inaczej, nieoficjalnie syn Erdogana przecież wspierał ISIS. Tak. ISIS tak naprawdę powstał w miejsce Al-Kaidy, której powiedzmy... No to się zużyła, zużyła data się, ona się już zużyła, dokładnie, tak, zużyła dokładnie. Się, jako straszak się ona zużyła. Się już zużyła. ISIS był fantastycznym narzędziem do kontrolowania Bliskiego Wschodu, dlatego że możesz przeprowadzać naciski na Syrię i pod zasłoną ISIS destabilizować ten kraj po to, żeby pozbyć się Asada. Z drugiej strony jest w stanie szachować Irak, który w pewnym momencie wymknął się spod protektoratu Stanów Zjednoczonych. I generalnie fantastyczna organizacja, którą można siać strach i pod pretekstem walki z organizacją możesz przeprowadzać różnego rodzaju misje wywiadowcze czy militarne w różnych regionach globu, na które normalnie nie byłoby poparcia. Przecież wiele źródeł wskazywało na bardzo silne powiązanie Erdogana z ISIS, a wręcz jego syn nieoficjalnie został oskarżony, że pośredniczył w sprzedaży ropy, którą ISIS tak wydobywało tak na terenie Syrii i Iraku, a która służyła za główne źródło finansowania. Problemy zaczęły się, kiedy Rosja odcięła ISIS od pieniędzy, bombardując właśnie transporty ropy. Później szybko zaostrzono retorykę pomiędzy Rosją a Turcją. Doszło do zestrzelenia tego samolotu, gdzie zginęło dwóch pilotów. I pogorszyły się bardzo relacje pomiędzy Turcją a Rosją. Tak naprawdę oba kraje praktycznie stanęły na krawędzi wojny, a tu trzeba wspomnieć, że Turcja jest członkiem NATO. I to drugim w skali siły, wiesz, państwem, armią, druga armią NATO. Jedna z ważniejszych przecież baz wojskowych, druga najważniejsza jest właśnie w Turcji. Najważniejsza jest oczywiście Ramstein w Niemczech, natomiast Incirlik też jest piekielnie ważny. Przecież tam jest broń atomowa. Stamtąd odbywano naloty przy użyciu dronów praktycznie na cały Bliski Wschód. I mała zimna wojna z Rosją praktycznie miała miejsce przez kilka miesięcy. Później, nie wiedzieć czemu, nagle doszło do ocieplenia relacji. Erdogan przeprosił Putina, przeprosił rodziny pilotów i tak dalej. Zniesiono sankcje i kilka tygodni później mamy pucz. Najbardziej zadziwiające jest, tak jak powiedziałeś, że wszystko wskazuje na to, że Erdogan albo sam zorganizował sobie, albo pozwolił na zorganizowanie puczu swojej opozycji i miał o tym wystarczającą wiedzę, kontrolował żeby to, kontrolował się. To, tak dokładnie. Wiele wskazuje też na to, że otrzymywał sygnały z Rosji, co się dzieje, pomoc wywiadu i tak dalej, ale najbardziej zastanawiające jest, co w momencie puczu w Moskwie robiła Wiktoria Fagdeiu Nuland i Kerry. Dwie osoby najważniejsze i tak naprawdę z bardzo dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o organizowanie przewrotów. Przecież i Kerry, i Nuland stali za demon na Ukrainie sprzed 2 lat. Czyli, nie wiem, powiem szczerze, że dla mnie jest tutaj tyle niewiadomych, że... Jasne, ale... Wydaje faktem, się, że najbardziej prawdopodobne jest to, że Erdogan wiedział o przewrocie, niekoniecznie go sam musiał organizować, pozwolił na jego zorganizowanie, po to, żeby oczyścić sytuację na własnym podwórku i praktycznie przejąć władzę porównywalną z władzą dyktatorską. Mniej więcej to samo, co Putin ma w Rosji. Dokładnie. Także to w ten sposób możemy krótko zinterpretować, z tym, że ta sytuacja dalej tam będzie niestabilna, bo masz teraz oni mają niespełniony warunek ze strony Unii Europejskiej, bo nie dostali jednak bezwizowego ruchu, no bo to byłoby już dramat dla Europy, gdyby Europa zgodziła się na to, by oni sobie bez wizy jeździli tutaj, to byłby zalew totalny już teraz. Więc oni tutaj sobie pogróżki dają, że będą teraz puszczać tych imigrantów głównie z Syrii, prawda, nie tylko przez tam morze do głównie Grecji, prawda? A najgorsze jest, że Unia Europejska nie ma praktycznie żadnej siły oddziaływania w tym momencie na Turcję. Turcja jest w bardzo komfortowej sytuacji, właśnie, bo z jednej strony ma Unię Europejską, z drugiej strony ma Rosję. Ma Rosję i każdy z tych dwóch podmiotów chce mieć bardzo dobre relacje z Turcją. Wynika to też ze statusu Rosji, statusu Turcji, która jest jednocześnie członkiem NATO. Przecież Rosji bardzo by zależało na tym, żeby Turcja, która jest piekielnie ważna dla NATO, opuściła NATO i przyłączyła się na przykład z perspektywy kilku lat do
Shanghai Cooperation Organization, czyli azjatyckiego odpowiednika NATO, dużo słabszego, ale sojusznika, który rośnie siłę z każdym rokiem. Jednocześnie Turcja pozostająca w NATO, a mająca dobre relacje z Rosją, jest w stanie szachować wiele decyzji. Czyli tak naprawdę wprowadzić totalny impas decyzyjny na poziomie NATO. Tak, i to myślę, taki jest plan operacyjny Rosji na pewno, bo to jest osiągalne, wiesz, przede wszystkim uczynić ten kraj niewładny, jeśli chodzi o respektowanie jakichś decyzji NATO, które byłyby, powiedzmy, no, są jednolite, muszą być jednolite, i wtedy Turcja na przykład wetuje, nie chce tego jakby zrealizować i NATO nic nie może na południu. Turcja jest dzisiaj naprawdę w bardzo, bardzo komfortowej sytuacji, jeżeli chodzi o decyzyjność i wywieranie wpływu zarówno na Rosję, jak i na Unię Europejską czy NATO. Tak, tak. To rzeczywiście. Słuchaj, to jak zostało nam te kilka minut, to nawet gdybyś sobie troszkę jednak myślałem, że będziemy musieli to wyrzucić sobie, czy przełożyć, przepraszam, na następne spotkanie, to jest tak aktualny temat, bo tamto się już w Turcji zdarzyło, w Anglii się zdarzyło, Brexit był. Natomiast przed nami wybory w Stanach Zjednoczonych, za czym się połączymy następnym razem. Może być takich kilka zdań powiedział, rysujących jakby ogólny obraz wedle ciebie, jak to wygląda. Mamy Clinton, mamy Trumpa. Ma Trump, który jest kompletnie wyjęty z innej bajki. Nie wyobrażam sobie gorszego kandydata niż Clinton. Mm-hmm. Po pierwsze, jest to niesamowita marionetka tak zwanego shadow government. Jest to osoba niesamowicie zżyta z sektorem finansowym oraz kompleksem militarnym. Co więcej, Clinton jest tak niesamowicie silnie propagowana w mediach, dlatego że nad nią praktycznie jest kontrola całkowita. Ona ma, albo mogłaby mieć w każdej chwili postawione zarzuty kryminalne, które można podciągnąć pod zdradę stanu. Ostatecznie celowo czy przez własną głupotę upubliczniła dane, które doprowadziły do śmierci kilkunastu, jeżeli nie kilkuset agentów. Tam były bardzo... Clinton przyczyniła się, trzymając na własnym serwerze, totalnie niezabezpieczonym, do upublicznienia ściśle tajnych danych wywiadowczych, które na 100% ściągnęli Rosjanie, Chińczycy, Iran, i które doprowadziły do śmierci kilkunastu, kilkudziesięciu, może kilkuset amerykańskich agentów. FBI próbuje jej postawić zarzuty kryminalne, natomiast druga strona władzy robi co może, żeby tych zarzutów jej nie postawiono, dlatego że gdyby Clinton została prezydentem, to będzie prezydentem ewidentnie marionetkowym, nad którą będzie kontrola całkowita. Po pierwsze, będzie dalej wspierać kompleks militarny, po drugie, będzie wspierać dalej system finansowy w Stanach Zjednoczonych, czyli największe banki, Fed i tak dalej. A jeżeli tego nie będzie robić, to zostanie przeprowadzony impeachment i chyba pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony mamy Trumpa, który niezbyt podoba się establishmentowi, dlatego że jest piekielnie bogaty i nie sposób go kontrolować. Jeżeli masz pieniądze, jeżeli ciężko zebrać na ciebie dokumenty bardzo silnie cię obciążające, to możesz robić, co ci się żywnie podoba. Trump oficjalnie stwierdził, że Stany Zjednoczone są bankrutem, za co przyznaje mu rację. Oczywiście Stany Zjednoczone nie muszą bankrutować na długo, dlatego że mają prasę drukarską i dysponują globalną walutą, więc mogą zwiększyć podaż dolarów tak bardzo, jak im się to tylko podoba, i spłacić praktycznie cały świat, czy wszystkie swoje wierzytelności dolarem, który jest mniej wart. Oczywiście doprowadziłoby to do hiperinflacji, do odejścia od systemu petrodolara i wprowadzono by w Stanach Zjednoczonych nową walutę, natomiast w łatwiejszy sposób można by zbankrutować. Trump oficjalnie też atakuje system finansowy w obecnej postaci. Natomiast czy ma szansę realne na wygraną? Mam nadzieję, że tak, dlatego że nie wyobrażam sobie gorszego kandydata niż Clinton. Natomiast jedna rzecz mnie bardzo ciekawi. Prawdziwym kandydatem, w którego ja bardzo wierzyłem, był Ron Paul 4 lata temu. Jeżeli chcesz zniszczyć polityka, to się go nie atakuje w mediach, tylko się wycisza. I tak zrobiono dokładnie z Ronem Paulem, który nie był w stanie dostać nominacji republikańskiej, dlatego że praktycznie wszystkie media, a należą wszystkie media w Stanach Zjednoczonych do jednego kartelu,
miały za zadanie go całkowicie ignorować media. Kiedy dochodziło do debaty 10 kandydatów i do głosu dochodził Paul, natychmiast przełączano program na reklamę. Na uczelniach, gdzie oczywiście przemawiał, zyskiwał ogromne poparcie. Jak dla mnie to był jedyny prawdziwy kandydat, który rozumiał problemy systemowe i który chciał zrobić porządek. Natomiast Trumpa z jakiejś przyczyny promuje się też w mediach. Promuje się go od negatywnej strony. Ale wyborcy w Stanach zdają sobie też sprawę, że obietnice wyborcze już nie działają. Już sparzyli się na tych obietnicach wielokrotnie. Także być może w stosunku do Trumpa prowadzi się bardzo negatywną merytorykę, dlatego że establishment wolałby Clinton. Natomiast nie chce mi się wierzyć, że Trump byłby prezydentem, który rzeczywiście zacznie robić porządek tak, jak mógł to zrobić Ron Paul kilka lat temu. I jak zapowiada, że będzie robił, tak, oczywiście. No zapowiadać można różne rzeczy. Potem wychodzi często niewiele z tego. Tak czy inaczej sytuacja jest nadzwyczajna, zresztą zawsze taką była. Trump jest niewątpliwie innym kandydatem niż typowy kandydat, szczególnie Republikanów. Więc jednak coś się może dziać, znowuż się może zdarzyć coś, co jakby środowisko alternatywne nie do końca w to wierzą, tak? Nie do końca się wierzyło w zwycięstwo sceptyków, jeśli chodzi o obecność w Unii w Brexicie, czy też ewentualnie wybory w Austrii, że teraz, przynajmniej jak do tej pory, wydaje mi się, że ten tryb powtórzenia powinien być zrobiony i będzie szansa na innego kandydata niż ten, który wypadł w wyniku prawdopodobnie fałszerstw. I tutaj, gdyby wypadł Trump, cokolwiek o nim myśleć, to by świadczyło o tym, że w Ameryce jakby nie wszystko do końca da się układać zgodnie z życzeniami establishmentu i że ciągle jest oddolny ferment po prostu i jakaś świadomość ludzi, którzy tak czy inaczej coś tam jeszcze potrafią wymusić w tych sytuacjach. Ciągle właśnie nawołuje też w naszych środowiskach, które jakby z reguły, kiedy mówimy o tak zwanych spiskach, to we wszystkim widzą spisek i czy powiedzmy Brexit by wygrali jedni, to będzie robota NWO, jak wygrają drudzy, to też będzie robota NWO. Czyli tak, nie ma takiego zdarzenia, którego nie, reżyserem nie, byłoby, nie byłby nowy porządek świata. To w tym przypadku to w ogóle, skoro oni wszystko reżyserują, wszystko się udaje, to w ogóle... Nawet wewnątrz Stanów Zjednoczonych jest kilka grup, które się zwalczają. Oczywiście, która każda ciągnie... Tylko na NWO też są tarcia, ale to nie jest monolit. Dokładnie. Przecież przykład tego mieliśmy z Dominikiem Strauss-Kahnem, dawny szef MFW, któremu zaaranżowano skandal w Stanach Zjednoczonych, później błyskawicznie go usunięto. Nieważne, winny, niewinny, nie miał szansy na obronę. Później się okazało, że za wszystkim stał Timothy Geithner, szef skarbu. I rozgrywali tak, żeby się pozbyć człowieka, bo był im trochę niewygodny, bo chcieli innego. Czarku, dzisiaj to nam tutaj już ten timer właśnie tak dobija. Za chwileczkę mamy też nagranie już wcześniej zrobione, ale musi się zmieścić. To była bardzo świetna porcja twoich właśnie informacji, refleksji. Dziękuję. 45 minut. Rozumiem, co cykl dwutygodniowy pozostaje, czy jak u ciebie to by wyglądało? Co dwutygodniowy może być za ciężkie, ale spróbuję się odezwać za 3 tygodnie. Za 3 tygodnie. Dobra, to wstępnie mają się za 3 tygodnie. Bardzo dziękujemy ci za to, że wróciłeś tutaj na antenę NTV do naszego okienka. Liczymy, że znowu za te 2-3 tygodnie się pojawisz. Wszystkiego dobrego życzymy i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, dobranoc. Cześć.